Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie tych, którzy tęsknią do takiego szczególnego świata perfumowego, jakim były Zielone Księgi Urody i ogólnie tamtejszy czas, kiedy te książki Zielone Księgi Urody były wydawane w dziejach marki Yves Rocher. Dostałam zapytanie na TikToku, czy znam perfumy Nature i czy mogłabym coś o nich więcej opowiedzieć? No, to powiem tak, znam, mam flakoniki i całkiem sporo. Chodzi o te perfumy, one były w edycjach kilku. Była woda toaletowa pod w dwóch flakonikach ze sprayem i bez spraya. Też Wam pokażę tą ze sprayem. I co ciekawe, właśnie przy okazji tego analizowania tego świata perfum Yves Rocherowskiego wyjdzie kilka ciekawych rzeczy, na przykład to, że jest to jakby kompletnie nieopisana dziedzina gdzieś tam w tych współczesnych encyklopediach perfumowych, no może nadrabiamy zatem zaległości. Czyli ze sprayem, bez spraya. Jeszcze mam od widza taką wersję limitowaną, no bo tej to w ogóle nigdzie nie widziałam, Vive la Toscana, także nie wiem, czy one pachniały inaczej, czy nie. Także zapraszam Was na taką opowieść. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach, a tutaj od 10 lat przychodzę właśnie z taką tematyką aktualnościową, ciekawostkową, gdzie nas poniesie motyw zapachowy. I jeszcze była jedna edycja, była woda perfumowana w takim flakoniku, to też taki dostałam od widza flakonik. No, jak wyglądały kartoniki, bo zaraz zapytacie jak zapach. A jest jeszcze jeden flakonik i jeszcze jeden. Także czekajcie, a nie, no to już się pochwalę, ile tego mam, właściwie 4 takie, także to może będzie bardziej opowieść też o kolekcji, bo wiele osób mi przysyła flakoniki i czasem coś tam jest, czasem są pełne, bardzo różnie to bywa, trochę też mam swoich, także trochę tego jest i jak widzicie, jak dobrze te marketingi działały, to przynajmniej gdzieś to zostawało. No, i wody toaletowe. I powiem tak, co ciekawe, zapach jest ciągle naprawdę niezły. Dobrze pachnie i to nie była taka woda, powiedzmy, neutralna nijaka. To były bardzo kwiatowe perfumy, moim zdaniem bardzo podobne do takich klasycznych, kwiatowych akordów z odrobiną nuty szyprowej, bo nawet tego słowa się ostatnio używa, czyli mchu dębowego, który nie jest mchem, tylko porostem. Taka ciekawostka, więc może rzeczywiście słusznie, że używa się określenie nuta szypru. Także są też takie, dobrze się nosi, nie są zwietrzałe, no już mają, bo data premiery 93 rok, no to już bardzo dawno temu. Ponad 3 dekady, no czy te są z dnia premiery, to nie powiedziałabym, te mam. No to jest dobrze zatkane, mam 2, ale tak przy koreczku wącham, ciągle dobrze pachnie. Także tak. Aha, i kartonik jeszcze Wam miałam pokazać. Mam tylko tych wód toaletowych. Teraz mam... już nie pamiętam, który od którego było. Ajajaj. Powyjmowałam wszystkie. Powinno być spray napisane na tym, na którym być powinien. Aha, tu poznam po czcionce. Już w trakcie, jak te perfumy były na rynku, to zrobili taki troszkę facelifting temu, już czy jest inny napis Nature, już nie jest taki rozmazany, tylko to może na kartoniku widać, nie wiem czy to widać czy nie, ten Nature jest takim prostą czcionką napisany, to więc to będzie nowsza edycja, a te starsze mają taki napis. Pomysł był bardzo dobry, bardzo się wpisywał w to, co marka sobą prezentowała i no te perfumy się bardzo podobały, były bardzo, bardzo lubiane, bardzo szanowane, więc myślę, że zapomnieć o nich, nie pokazywać ich gdzieś tam w internecie, to jest błąd. No i oczywiście jeszcze była męska edycja. Ten pusty flakonik i mam pełny i powiem, aha, testowałam, jeszcze bloterki mam, powiem, że też bardzo dobrze pachną i gdybym miała dzisiaj po które sięgać, to chyba wybrałabym męskie. Używałabym jako perfumy dla siebie. To jest taki nowoczesny akord, który w tej chwili jest w bardzo wielu perfumach męskich, takich rossmanowskich, tych w granatowych opakowaniach, czyli taki słodkawy refleks kardamonowy. To bardzo dobrze pachnie i teraz
właśnie tak a propos, katalog, ponieważ tych informacji o tym, czym te perfumy pachniały, za wielu nie ma, więc ja Wam przeczytam. Już tu. Oj, no widzicie, na flakony trzeba uważać, bo one... Uch, przepraszam Was za ten jakiś hardkorowy ASMR. Zapach kwiatowy, kwiatów i zieleni, mandarynka, zgnieciony liść mięty, headspace wawrzynka. I teraz taka kolejna ciekawostka, zobaczcie, jak pełną pułapek dyscypliną jest tłumaczenie z angielskiego czy z francuskiego. Jak wpiszecie wawrzynek, to pojawi się Wam wiele różnych adnotacji, od takich motywów do przeczytania, nawet jakiś wawrzynek wilczołyko. Także trafić na tego właściwego wawrzynka, którego autor miał na myśli, to wypadałoby znaleźć materiały oryginalne i dopiero tłumaczyć. Konwalia, cedr, mech dębowy. Ten cedr i mech dębowy na tle tego kwiatowego serca się wyczuwa. I teraz zobaczcie, tu jest wskazane, że ten sam zapach jest w tych trzech stężeniach, czyli tak, w wodzie toaletowej bez atomizera, z atomizerem i w wodzie perfumowanej. Czyli ten sam akord zapachowy w różnych stężeniach. A męska edycja, zapach ziołowo-transparentny, bergamotka, headspace, liścia bluszczu, pistacji kleistej, pistacja kleista, nie dajcie się zwieść, też musiałam sprawdzać przed filmem. To nie jest ten orzeszek, który tak lubimy, który jest teraz modny. To jest taka roślinka żywiconośna, rośnie albo w Grecji, albo na Cyprze, już nie pamiętam, tyle tego było do sprawdzenia i czytania, i pozyskuje się z niego żywicę, taką bardzo charakterystyczną, która ma też swoją nazwę. Goździki i sandałowiec. Także bardzo ładna kampania reklamowa, bardzo przyjazna. No naprawdę, wtedy w ogóle świat perfum wchodził w taką nową fazę. To jest najprawdopodobniej tak, 2001 rok, ale premiera była 2003-2004, pamiętam, że chyba kilka lat później, męska edycja. Ale słuchajcie, kochani, oto na drugiej stronie mamy taką oto edycję. Skróconą wersję, powiedzmy, mam na shortach, na TikToku, także tam zapraszam. To jest w tej chwili rzecz bardzo kultowa. To są perfumy, które mają właśnie taki status. Status perfum kultowych Nature Millénaire. Czyli one właśnie na to milenium zostały zrobione, wprowadzone w roku 2000 do sklepów. W roku 2000. I tutaj jest napisane ileś tam procent tego naturalnego. 88. I to jest taka drzewna kompozycja. W materiałach prasowych znajdziemy informację, że jest orientalna wręcz. Orientalno-leśny, czyli pewnie ten boisé. Uspokajające i zmysłowe zapachy ziemi, drzew i korzeni. Leśno-piżmowy zapach, który otula jak pieszczota. Zapach uczuć i tak dalej, i tak dalej. Także wiecie, to trzeba było jakby te nuty wyszukiwać w materiałach prasowych, ale mam jeszcze tutaj informacje. Tu jest chyba dokładniej to podane. Czystek, czyli zapach orientalno-leśny, czystek ziarna ketmi piżmowej, korzenie irysa, drzewo aloesowe. Coś to drzewo aloesowe, też widzicie, pewnie jakieś tłumaczenia sobie, może ktoś uprościł, może nie. Cedr, żywica, benzoesowa, wetiveria. I męska edycja, leśno-korzenny, dzisiaj mówiłoby się drzewno-korzenny, zapachy ziemi, bergamota, kardamon, koriander. Teraz widzicie, kardamon jest po polsku, a koriander to z kolendra. Już tak jakby z angielskiego troszeczkę zapisane. Cynamon, cedr, mirra, żywica benzoesowa. Także tak, on jest jeden i drugi, a bo oczywiście mam też męski. Męski to mam aż dwa. To też moim zdaniem taki hit, hitowy. I obydwa pełne. Nie wiem, czy na jakąś aukcję nie wystawię dla powodzian. No to też są piękne perfumy i też nie wiem, czy nie będę nosić. Tak, jakby tylko jeszcze nuta kakao tu była, to byłoby idealne na tą porę roku. Tak, takie perfumy potrzebują czasu. Też przepiękne. Także taki duecik. Trochę zapomniane perfumy. Albo inaczej, zapomniane przez internety, zapomniane przez encyklopedie, przez powiedzmy ekspertów, którzy się pojawili powiedzmy wraz z encyklopediami perfumowymi. Natomiast na pewno niezapomniane przez zwykłych użytkowników perfum, powiedzmy takich, którzy, no kiedy te perfumy wchodziły do sklepu, no to oni albo
gdzieś kojarzyli, widzieli informacje o tych perfumach, ale takie. Może 40-latkowie powinni bardzo dobrze te perfumy pamiętać. Myślę, że dla wielu z nich może to być jakiś nawet pierwszy zapach, żeby nie powiedzieć, że sygnaturowy. Jeszcze zobaczę, co tu jest napisane. Aha, prezent od ziemi dla mężczyzny. Te perfumy. Nie, moim zdaniem to były znakomite perfumy. One się właśnie wpisywały na ten, w te klimaty tych właśnie, że woni świeżych, czyli powiedzmy CK1, ale robili to po swojemu i dużo lepiej niż powiedzmy inni, którzy próbowali te arbuzowe nuty wprowadzać. Tu jest świeżość, ale bezarbuzowa. To naprawdę dobrze im wyszło. No, moim zdaniem świetne perfumy, tęsknię za nimi. A jeszcze może kilka stron z katalogu powspominamy razem. Zapytam Was, czy pamiętacie takie oto cuda perfumowe? Kto pamięta, kto nie pamięta, mam obydwa, mam flakoniki. Natomiast z tego, co będzie na drugiej stronie, to chyba tylko jeden. A nie, tu jest Neblina, to też miałam kilka edycji. Neblina też, bardzo ważne i wielkie perfumy. No i tutaj będzie Aztek i nie mam tylko jednego tego Telquel. Aztek i Antarctic. Wtedy robili inaczej męskie perfumy. One miały charakter, miały kolor, opakowania wyglądały inaczej niż dzisiaj. Teraz poszli w taką unifikację. No niektórzy na to narzekają, niektórzy nie. Na pewno to jakiś nowy etap wyznacza, ale widać, że już na przykładzie na przykład najnowszych już flakonów, w jakie obleczone zostały perfumy Comme Evidence, Evidence, chyba Mon Evidence również, to też widać, że tu jest jakaś taka nowa droga. On nam się podoba. Te flakony są niezłe. I nie zapytam o to, co sądzicie o starszych flakonach i Brochera. Powiem, że może być za dużo otyskiwania, po co. Natomiast zapraszam Was do wspomnień może. Powiedzcie, jakie są Wasze, za którymi tęsknicie, dobrze je wspominacie. Tego jestem bardzo ciekawa, bo też nie znam wszystkich, nie dotarłam do wszystkich. Są takie, które jakoś mnie ominęły, rozeszły się nam drogi. A Wasza wypowiedź może mnie sprowokować do tego, żeby chociaż sobie poczytać o tych perfumach, zobaczyć, jak wyglądały. Wszystkiego pachnącego, pa pa!